Cześć, z tej strony Tainrix i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Lumber Tycoon. I tak na wstępie, tutaj na dole pod filmikiem usunąłem w zasadzie z tej strony, usunąłem ilość subskrypcji, bo to widać pod filmikiem. A tutaj zostawiłem tylko napis na środku przypominający, abyście zostawili subskrypcję, więc przypominam, jeżeli podoba wam się to, co robię i chcielibyście mnie wesprzeć oraz jeszcze mnie nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A jeżeli już mnie subskrybujecie, zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli filmik wam się podobał lub jeżeli wam się przydał, informacje z filmiku wam się przydały, zachęcam do zostawienia łapki w górę. A teraz przejdźmy do filmiku. Teraz tak jak zacząłem nagrywać, teraz tak patrzę, zobaczcie co się stało. Coś się zbugowało i jedna ręka jest z klocków Lego, a druga jest taka normalna, taka jak powinna być, jaką wybrałem. Także jestem trochę hybrydą teraz. W dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o komentarze, i tak, jeżeli chodzi o drzewo, które nie przerobię, że znika, to już zauważyłem wcześniej, ale dzięki za informację. Jeżeli chodzi o siekiery, no i tutaj jest zła informacja. Zanim ktoś napisał, kto tam był, nie pamiętam teraz niku, zanim napisaliście, straciłem siekiery, ale nie dlatego, że się wylogowałem, czy zalogowałem, no nie wiem, cokolwiek, tylko dlatego, że wpadłem do lawy i zniszczyło mi samochód i zniknęły mi wszystkie siekiery, które dostałem od Dogixa, więc Dogix, sorry, nie mam ich już, ale ogarnę je prędzej czy później. Teraz tak, troszkę tutaj już kombinuję, kupiłem trochę ziemi, samochody, przyczepy. I trochę tutaj kombinuję, rozmyślam jak to wszystko ułożyć, żeby ładnie to działało. Ale to może w kolejnych odcinkach, jak już będę wiedział mniej więcej. Na razie tutaj się staram trochę to ogarnąć, zobaczymy jak to wyjdzie. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, znaczy się z wami zastanowić, zobaczyć w zasadzie, które drzewo warto zbierać na początku, które jest najbardziej się opłaca, więc nazbierałem kilka różnych rodzajów, dociąłem je na takie same długości, jak widzicie, przynajmniej się starałem, żeby były takie same, mniej lub więcej to wyszło, no tutaj minimalnie jest dłuższy, ale myślę, że taka minimalna różnica nie będzie miała wpływu zbytnio na test, który chcę zrobić, a test będzie polegał na tym po prostu, że pójdę i sprzedam i zobaczymy każdy kawałek ile kosztował, znaczy ile dostaliśmy za niego. Wyjątkiem będzie ten żółty klocek, bo wczoraj ktoś zmienił pole i właśnie tak jak tutaj w komentarzach miałem info, że jeżeli nie przerobię tego drzewa, to one mi zniknie. Ktoś właśnie zmienił pole i jego drzewo zostało w polu, na którym był wcześniej. No i zabrałem sobie to drzewo. Było jeszcze niebieskie, ale to niebieskie nie było jeszcze do wzięcia, więc na niebieskim niebieskiego nie mam. No dobra. To teraz polecimy, zobaczymy jak to wygląda, jeżeli chodzi o te drzewa. Chwilę, jeżeli chodzi o kolory jeszcze. To jest tak. To białe drzewo to jest to z tych dużych, jak dobrze kojarzę. Zanim pojedziemy, może sprawdzę. Zetnę tutaj to drzewo i zobaczę, czy faktycznie tak jest, żebym teraz was nie wprowadził w błąd. Siekierę kupiłem za 2000, czy za ile one tam jest dokładnie. Żeby mieć czym ścinać na początek. Jak już zgubiłem tamte siekierki. Zastanawiam się jeszcze w międzyczasie, zanim to tutaj ogarnię, bo ktoś tam rzuca drzewem całym. Ładnie. Zastanawiam się, czy jest też jeszcze jakaś większa
ta przerabiarka tutaj, którą mam, bo czasem się drzewo tutaj nie mieści. Jest większe od tego, więc... Dobra, zerknijmy. To jest takie białe, żółte. Chwila, dojdzie do końca. Ups, nie dojdzie. Przetnę je. Dosyć duży kawałek tutaj dałem, a tutaj mam na maksa. Zobaczmy, chwila. Nie mam na maksa. Dajmy 2,6 na 2,6. Dobra, to jest cały kawał. Dobra, zostawimy na razie, mi to niepotrzebne. Chciałem tylko sprawdzić. Więc to będzie ten kawałek. To będzie ten kawałek. Więc, aha, dobra, już wiem. To białe, raczej takie jaśniejsze od tego, to są te najprostsze drzewka, które tutaj wszystkie stoją. To białe drzewo jest tutaj, jak widzicie. Teraz tak, to czerwone to jest to. Czyli czerwone, takie czerwonawe, bo to jest czerwone, to jest to. Takie czerwone drzewo możecie zdobyć tu do góry. To brązowe, to, a właśnie, bo to teraz chodzi mi oczywiście o drzewka, które na początku możemy zdobyć, bo jest jeszcze właśnie takie żółte, są jeszcze niebieskie, takie świecące, więc na razie tylko te początkowe. I to brązowe jest za tym mostem. To jest chyba to drzewo. Chyba tak. Więcej drzew nie ma niż te, co tutaj są. Plus to. Więc to jest to drzewo, a to niebieskie jest... Tam się idzie i tam są jeszcze góry i tam na tych górach wysoko są drzewa, więc tam można zdobyć to drzewo. W sumie jednego drzewa jeszcze nie zrobiłem, które mogłem zrobić. A może skoczę na szybko? Na szybko jeszcze skoczę. Pokażę wam w ogóle, gdzie tam się jedzie na tą w góry. A więc jedziecie w tą stronę, pod górę. I tutaj są takie kamienie. Normalnie tutaj jest zastawiona ta droga, nie jesteście w stanie tam przejechać. Ale widzę, że ktoś tutaj... A nie, nie do końca. Dobra, ja tu przejechałem, więc spoko. Tego drzewa jeszcze nie wziąłem, więc weźmiemy na szybkości. Chyba wziąłem. Chyba, że mam, a sam nie wiem. Nie wiem, jaki kolor tam jest. Więc tutaj oczywiście jest pełno drzew i gdzieś tam na samej górze, o tutaj, nie widać tego. Tutaj są takie drzewka. To są drzewka takie niebieskie. I z tego jest taki niebieski... Oj, tak naprawdę mogę z tym drzewem, no jak mi nikt nie będzie przeszkadzał, o, jak one tak pionowo stoi, to byłbym w stanie zajść z tym do siebie, z takim całym drzewem dużym. Ale na ten filmik nie jest mi potrzebne całe drzewo. Chcę sprawdzić ceny, więc nie będziemy tego całego brali. Ale już po kolorze mi się wydaje, że nie mam takiego drzewa. Trochę duży kawałek zrobiłem, jak na to autko. Dobra, przetniemy jeszcze na pół. Tniemy to, czy nie? A, teraz. Postaram się jak najszybciej, no nie przygotowałem się w 100%, ale teraz mi się właśnie przypomniało, że jest jeszcze takie drzewo. Więc postaram się to jeszcze dowieść. Teraz się zastanawiam, czy mi się ten pień zmieści do mojej maszyny, bo to jest... no zobaczymy. Jak nie, to wrócę tu, a filmik zetnę, żebyście nie musieli patrzeć kolejny raz, jak tutaj jadę, tylko żeby zebrać ten kawałek drzewa. Dobra, leci. Aha, chwila, bo teraz zmieniłem ustawienia tego, tych klocków, więc to cena też będzie inna. Chwila, ale coś mi się wydaje, że się nie zmieszczą. Zmieszczą się? O, zmieściło się. Dobra, wróć. A, dobra, mam jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden i tutaj... Kurczę, nie wiem, jaki to był rozmiar. 2x2 chyba, co? Chyba tak. Więc wrzucamy jeszcze to. No, trochę do tyłu. Dobra, teraz będziemy mieli ten kątek.
No i tutaj mam taką wizję, że to będzie stąd leciało sobie tu do góry, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj będzie podjeżdżało auto i od razu będzie to spadało na auto. O, właśnie w ten sposób. Myślałem też o mniejszych klockach. Oj, tu mi ta kłoda cała spadła. Na dół. Będę musiał ją wyciągnąć potem w jakiś sposób. Dobra, i to jest to, co nam jest potrzebne. Takiego jeszcze nie mamy? Czy to jest to? Ach, to jest to? O, i to was okłamałem. Czyli nie mam tego najmniejszego. Tego. Oj, to was okłamałem, widzicie? Nawet ja nie wiem, co mam. Czy to wystarczy, ten kawałek tutaj? Mam nadzieję, że tak. Dobra, szybko poszło. A żeby wystarczyło, na pewno zetnę go w taki sposób, że tutaj go obetnę. Okej, okay, i wezmę ten dłuższy kawałek. I tak zauważyłem, że jeżeli chodzi o cięcie, raczej o zmianę, to gałąź, którą tutaj wkładacie, nie może być dłuższa od maszyny, bo inaczej wyjdzie wam znowu gałąź. Czyli tak jak włożycie, tak z drugiej strony wyskoczy. Teraz się okaże, że tą też mam. Mam czy nie mam? Tego koloru chyba nie mam. Nie, dobra. Jaka jest? No mniej więcej, nawet nie trzeba obcinać. To jest, no już powiem, że to jest najtańsze drzewo, jakie tutaj mamy w grze, więc no nie będę obcinał, to jest kawałeczek tylko większe, więc zostaniemy przy tym. Dobrze, ups, nie wpadajcie, dobra. I tak, no trochę tutaj liczby są duże u mnie, ale zobaczymy. Dobra, najpierw spróbujemy ten. To jest te najtańsze drzewo. Mamy 9 czy 4. I to nam wychodzi 207. Dobrze policzyłem? Chyba tak. Chyba dobrze. Chyba dobrze. Dobra, teraz weźmiemy drzewo T. Nie, tak? To jest na tej zimowej mapie. To nie. To weźmiemy, bo to jest to. To, które tutaj leży koło nas. Zobaczymy, ile to kosztuje. Coś tam źle policzyłem. Tutaj 108 za ten kawałek dostałem, więc tam musiałem źle policzyć na 100%. Teraz to białe, to jest z tej zimowej mapy. Chyba 326, więc już jest naprawdę, ta zimowa mapa już jest dużo lepiej. Teraz które? Aha, tutaj mamy jeszcze tutaj czerwone drzewo. Zobaczymy to. To jest jeszcze przed zimową mapą, powiedzmy. I mamy 192, więc bardziej się opłaca niż te czerwone, tak? Dobrze mówię? No nie zapisuję sobie tych liczb, więc trochę mi ciężko to ocenić, powiem szczerze. Zobaczmy to. Tutaj ładnie. 7, 6, 8 tam było. 282. No, już jest spoko. Czyli to białe drzewo. Co ja wrzuciłem przed chwilą? Białe, nie? Czyli białe drzewo, spoko. Teraz zobaczymy to, co jest po drugiej stronie mostu. Zobaczmy, tutaj będzie łatwe liczenie. O. Czyli chwila, tu było 0? Chyba nie. Bo to by było ogromne. Tutaj wyszło teraz 210. Dobrze mówię? Dobrze chyba. 210, teraz zobaczymy czerwone, czyli tamto, które jest za lawą. Zobaczmy. Tutaj mamy 500, więc to drzewo naprawdę się opłaca. Teraz zobaczę to z lodowej mapy, raczej z śnieżnej mapy, że tak powiem, części mapy, o tak.
Wow, widzieliście to? Dobra, to... Tutaj było niecałe 2000 za taki kawałek. Dobra, czyli to jest ewidentnie najlepsze drzewo, które możecie teraz wybierać. Tutaj mamy 3700, jeszcze ten kawałek taki 3884. No tutaj nie podejrzewałem, że to będzie jakieś drogie drzewo. Ale to taki gratis, żeby sprawdzić, czy się opłaca to sprzedawać. No ewidentnie drzewo, które jest tam na zimowej mapie jest... O, tutaj jestem, nie tam. Jest najlepszym drzewem, jakie można teraz sprzedawać. Na ten moment. Więc polecam, polecam. Oj. No, co jest? To jest moje? To jest moje, czemu tego nie mogę pozbierać? Bo mi się coś zbugowało, co? Tutaj mogę, a tu? Albo to nie jest moje, czy to jest moje? Nie, to nie jest moje. Ktoś mi to wrzucił chyba. Chciałbym ci to oddać, chłopie, ale... Czemu on zbiera na moim terenie? Aha, on tu... No nie wiem. Nie wiem w sumie czemu. Dobra, no ale mamy to. Także jeżeli chodzi o drzewa, to najlepsze drzewo jest tam na tej śnieżnej mapie, potem tam do góry, a potem to muszę sam zobaczyć ten filmik, jak tam liczyłem, czy dobrze policzyłem wszystko, więc tutaj w tym, na teraz w tym momencie tutaj wrzucę nie podliczenie, raczej drzewa, które tutaj mamy i zobaczymy, które najlepiej zbierać, albo postaram się wrzucić, zobaczymy. Czy mi się uda? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to w tym odcinku to będzie takie... To będzie wszystko. Chciałem właśnie pokazać wam, które warto zbierać drzewa na początek, które są najbardziej opłacalne z tych dostępnych. No i co? Jeżeli wam odcinek się przydał, jeżeli był przydatny, informacje, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także zapraszam serdecznie, trzymajcie się, hej!